Czas na zawijasy Górczewskiej oraz na pociągi rosyjskie na drugiej linii metra. Możemy też się żegnać z ulicą Wolską i tramwajami i również z ulicą Paryską. Będziemy też pamiętać o godzinie W i o 10 urodzinach wiaduktu bez dojazdu. Oraz o budynkach, które aktualnie są wyburzane pod CPK. O tym nie tylko, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w nocy z 30 na 31 listopada, czyli z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czemam znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Tak na wstępie jakieś pożegnania się tutaj zrobiły, ale oczywiście tak źle nie jest. Trochę nowych inwestycji po prostu powstaje, no nie tylko i wyłącznie inwestycji. Zaczynamy oczywiście od tego, co najważniejsze w Warszawie, czyli awarii w 15 metra. Po pierwsze, Świętokrzyska, Ulrychów, Ratuszewskie, Bemowo, Brudno, Dworzec Wileński i Rondo ONZ. To stacje metra, gdzie nie działa jedna winda. Na stacji Marymont też nie działa winda, ale tam jest aktualnie modernizacja, a nie z powodu awarii. Tymczasem przypominam Wam, że aktualnie rozpoczął się remont schodów ruchomych i aktualnie już od 24 lipca do 7 sierpnia nie działają schody, pierwszy ciąg schodów ruchomych ze stacji metra z peronu Kabaty w kierunku Kabat, w kierunku Patelni, jak i również na tą część handlową na poziomie minus 1. Przy okazji ciekawostki, metro kierunek Bemowo zmienia całkowicie ulicę Górczewską i aktualnie niezłe tam zawijasy można analizować. A jakie te zawijasy? A no proszę bardzo, zobaczcie, tu jest zamknięta Lazurowa, bo jest przebudowa Lazurowej, to wiemy. Ale kto wymyślił te zawijasy w tym miejscu? W sensie ja doskonale rozumiem, że trzeba na tym wybudować przejście podziemne w tym miejscu i trwają jeszcze inne prace i tak dlatego się tak mało dzieje oczywiście na budowie. Ja rozumiem odpowiedzi metra na czas braku aneksu, oczywiście wszystkie wymówki są dobre, ale te zawijasy to nie wiem kto wymyślił. Ja chcę zobaczyć ten lunapark w Zbyny. Oczywiście w każdym kierunku są pozostawione dwa pasy, ale to nie zmienia faktu, że chcę to zobaczyć. To muszą być ciekawe jazdy autobusem w jedną, i w drugą, i w trzecią, i w czwartą. No w sumie każda budowa metra jakieś robi ciekawe trasy. Jak była budowana stacja metra BMW, to przecież mieliśmy rondo. No teraz ronda nie ma, już nikt właściwie o nim nie pamięta, ale tutaj przy Lazurowej gorzej nie będzie. Przy okazji też ważne informacje na Połczyński. Również będzie zmieniona do granicy ruchu, będą utrzymane dwa pasy w każdym kierunku i również to będzie od dzisiaj właściwie, pewnie jakby to oglądacie, czyli od poniedziałku, a częściowo to będzie jeszcze się działo bezpośrednio od wtorku. W sensie wróć, nie od poniedziałku, od 1 sierpnia i częściowo od 2 sierpnia, więc to jeszcze za chwilę. Wszystko mniej więcej w godzinę, przed godziną W nawet się rozpocznie. Co ważne, nie tylko i wyłącznie właśnie to się dzieje w metrze, również te wakacyjne remonty schodów. Dzięki tym remontom nie trzeba będzie zamykać stacji metra centrum podczas przebudowy linii średnicowej i nie trzeba będzie w teorii zamykać tego wyjścia. O linii średnicowej jeszcze się trochę powiem, bo jakieś kolejne ustalenia metro Warszawa chce zrobić z kolejarzami, a wychodzi jak zawsze. Kolejne ciekawostki to oczywiście bezpieczeństwo sterowania ruchem kolejowym w metrze, czyli jak bezpiecznie się jeździ w metrze, jakim sposobem to wszystko jest robione i czy metro może być autonomiczne. O tym wszystkim będziecie mogli się dowiedzieć w prelekcji, która już w najbliższy czwartek 3 sierpnia się odbędzie o godzinie 9, od 9 do 12 w sali konferencyjnej na stacji metra Nowy Świat Uniwersytet. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, trzeba wejść na stronę koło miłośników metra i tutaj sobie kliknąć bilety, bo trzeba tylko i wyłącznie wejścia są tylko i wyłącznie z biletami darmowymi, ale trzeba mieć wejście jest tylko łącznie z biletem, bo miejsca są ograniczone. Tymczasem, tu macie oczywiście link do tego w karcie i w opisie. Tymczasem z ważnych informacji to jest oczywiście to, że metro wycofuje już rosyjskie pociągi. Część jedzie na Ukrainę, a część całkowicie znika z Warszawy. Skoda Warszawa teraz to bardziej przyjeżdża. Już 17 pociągów jest oddanych do użytkowania. 19 jest w Warszawie, kolejny przyjedzie
pociąg. Najprawdopodobniej na przestrzeni najbliższego tygodnia, tygodni. Natomiast co ważne, 37 pociągów, łącznie wszystkich nowych, będzie już w Warszawie do końca tego roku. Także jeszcze dosyć duży speedrun tych pociągów będzie pod koniec tego roku. Aktualnie wycofane pociągi rosyjskie, które już nie funkcjonują, to jest 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17... 15, 37, 39 i 40. To właśnie te 12 pociągów. Niedługo będzie teraz więcej. Wszystkie rosyjskie pociągi poza jednym zabytkowym będą usuwane i likwidowane i po prostu będą odchodzić albo do innych miast będą sprzedawane, albo pojadą na żyletki, tak jak stopionki, które z Warszawy też już teraz znikają. Część tych tramwajów jedzie na Ukrainę właśnie, właściwie do Ukrainy. 1, 7, 8, 4, 5, 14, 15, 3, 6 i 13. Te pojazdy są tam przeznaczone, część z nich już pojechała, a kolejne będą jechać w sierpniu. Także możecie żegnać się z nimi i żegnać się z nimi na stacji metra Standardowej. Metro nie ma miejsca przez brak stacji techniczno-postojowej Mory na składowanie pociągów, które po prostu przyjeżdżają nowe, a stare jeszcze nie zostały sprzedane lub po prostu gdzieś nie wyjechały. Dlatego część z tych pociągów rosyjskich jest już na stacjach metra drugiej linii. Oczywiście na torach odstawczych są chowane, na stadionie te tory odstawcze są widoczne, dlatego to ładnie prezentuje się i właśnie te pociągi tam chwilowo w tym momencie się prezentują, można je zobaczyć. Oczywiście same pociągi rosyjskie nie mogą funkcjonować i nie funkcjonują na drugiej linii metra, ponieważ nie mają wszystkich urządzeń, które by im pozwalały na takowe jeżdżenie, więc one tylko i wyłącznie tam się pojawiają w nocy, w ciągu dnia nie przyjeżdżają. Kolejne informacje, kolejne ciekawostki to jest oczywiście zielona białęka z tramwaje, ale spokojnie. Budowa zacznie się do 2030 roku, no, więc już na spokojnie. Spokojnie, tramwaju nie będzie przed wyborami. Nawet po tych wyborach, które teraz się odbędą, te cele dalej nie będzie. No tak, jedyny sposób na to, żeby tramwaj na zieloną białękę został ukończony jakkolwiek przed kolejnymi wyborami, co jest i tak trudne do zrobienia, ale możliwe, to jest dostanie dodatkowego finansowania ze środków Unii Europejskiej. Na razie tramwaj aspiruje na zieloną białękę na takie środki. Czy mu się uda, nie wiemy. Jakby mu się udało, to szybciej powstanie. Tylko trzeba też pamiętać, że Warszawa nie skorzystała z opcji na dodatkowe Hyundai z Korei, które do nas przyjeżdżają jeszcze, z tego co wiem, jeszcze przyjeżdżają i nie będziemy mieli dodatkowych tych pociągów, tych tramwajów, co oznacza, że nie będziemy mieli nowego taboru i niedługo też będzie się kończyć ten ilość aktualnych naszych tramwajów, bo wiecie, nowe linie tramwajowe się budują, do Wilanowa, na Kasprzaka, na Gocław, na Zieloną Białękę. A z czym mamy to obsłużyć? Owszem, nowe tramwaje przyjeżdżają. One w teorii miały wypierać stary tabor, stopionki i inne pojazdy, które są wysokopodłogowe. Ostatecznie mamy coraz to więcej nowych inwestycji, coraz to nowych, więcej nowych linii tramwajowych, a tramwajów aż tak dużo nie przyjeżdża, żeby zastąpić stare tramwaje i pojawić się na nowych liniach tramwajowych. Więc trzeba o tym pamiętać, że nowego taboru to trochę pewnie by się jeszcze przydało, chociaż już teraz przyjeżdża i trzeba myśleć przyszłościowo, a nie cieszyć się tym, że teraz przyjeżdżają nowe tramwaje, a później się obudzić z ręką w nocniku. Więc tylko taka informacja dla Was, że owszem, ta tramwaj na Zieloną Białękę powstanie szybciej, jeżeli będą dodatkowe środki finansowe właśnie na przykład z Unii Europejskiej. No i cała trasa będzie dosyć ciekawa. Cały przejazd bezpośrednio z Zielonej Białęki do metra Kondratowicza zajmie 15 minut, do dworca Wileńskiego 30 minut. Tramwaje będą jeździć co 2-3 minuty. Na całej trasie będzie 8 przystanków, ale lokalizacja jest jeszcze niepotwierdzona. To będzie realizowane teraz w trakcie projektu. No i teraz najważniejsze, to tramwaje dostały decyzję środowiskową. Została złożona ona pierwotnie w lipcu 2020 roku. Po 3 latach dostały tramwaje dokładnie w ten element. Jest już on zgodny z tym, co chcieliśmy. I decyzja środowiskowa została właśnie wydana. Trochę czekali, co nie? No, trochę to było. Teraz będzie dobrany projekt. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na projekt i później będziemy czekać oczywiście na przetarg na samą budowę. Więc czekamy. Tutaj są mniej więcej lokalizacje przystanków. Tak, ten przystanek, ten właśnie jest najbardziej prestiżowy, to jest ten słynny przystanek tramwajowy znajdujący się na poziomie plus 1 z lokalami handlowo-usługowymi na poziomie minus 1 i z P plus R, który będzie się znajdować dookoła. Będą też windy, ale jak widzimy nie będzie schodów ruchomych. Chyba nawet pochylnia tu będzie. To jest ciekawe. No tu są schody, tu jest winda, nawet jest przejście dla pieszych na górze. Jest SIP oczywiście, ale pochylnia tu jest. To jest bardzo dobra nowina, jakby się winda zepsuła przypadkiem.
No, tramwaje warszawskie nie mają jeszcze jako takowych swoich własnych wind. Teraz na zachodnim w Torii będą mieli. Zobaczymy, jak tramwaje będą szybko je naprawić. W metrze wiemy, że no, jest ich trochę niedziałających. Ale dobra, inne ciekawostki tramwajowe, pomijając zieloną Białękę, to oczywiście prace na Wilanowie. Stare rurociągi są wymieniane na nowe. To mamy zdjęcie od Budimexu, czyli wykonawcy, jak to wyglądało wcześniej i jak powstają nowe. Bardzo ładnie, ładnie. Niedługo też, z tego co wiem, tak z przecieków, pewnie będzie jakiś film dla nich dostępny, bo pewnie jakaś tam nieznana osoba będzie go nagrywać. Ale mniejsza z tym, lecimy z kolejnymi informacjami, a mianowicie, nie dla Budimexu oczywiście. Lecimy z kolejnymi informacjami, czyli Warszawa nie będzie mieć tramwajów na ulicy Wolskiej. Co wy na to? No, ja na to, że... No, myślałem, że uda im się zrobić to zamknięcie tej trasy tramwajowej, nie wiem, na miesiąc. A w najgorszym wypadku do końca wakacji. Ale będzie gorzej. Będzie dużo gorzej. Bo tramwaje na ulicy Wolskiej nie będą jeździć w związku z budową tramwaju na Kasprzaka do końca tego roku. Nie jest to oczywiście tak spektakularne jak zamknięcie Wukatki na linii średnicowej i na Warszawie Zachodniej do końca przyszłego roku szkolnego, ale to i tak jest, bym powiedział, całkiem duży cios. Oczywiście te tramwaje będą jeździć w różnych pętlach. Będą dojeżdżać do Masy Tysiąclecia, będą dojeżdżać też do Fortuwola, aby obsługiwać pętlę autobusową, ale to będzie duże utrudnienie aktualnie dla kursujących tędy pasażerów, bo tramwaje całkowicie nie będą jeździć na odcinku właśnie przebudowanym. Tam, gdzie tramwaje będą teraz jeździć na poziomie minus 1 pomiędzy jezdniami, a nie tak jak teraz wzdłuż cmentarza. No i co ważne, właśnie tutaj tramwaje teraz jeżdżą, tędy, tak jak widzimy, teraz będą tramwaje jeździć tędy. Więc zmiana jest dosyć duża, nie będziemy tego ukrywać, natomiast... No to jest dosyć duże utrudnienie, tak? Nie ukrywajmy. Miejmy nadzieję, że mi się to uda jakoś miarę sprawnie zrealizować. I teraz pytanie, pewnie zadacie pytanie, czemu to jest w ten sposób zrealizowane, czemu aż pół roku to nie zajmie. Dlatego, że po pierwsze, to musi być przypięcie całkowicie nowego sterowania ruchem i starej sieci z nową. Chodzi i o ulicę Kasprzaka, i o ulicę Wolską. Na ulicy Wolskiej trzeba zrobić dwa przypięcia, na ulicy Kasprzaka już nie trzeba właściwie nic przypinać, tylko wyłącznie trzeba połączyć wszystko w jedną całość. Natomiast tak, po pierwsze w tym miejscu, ja wam zaraz to pokażę na mapę po prostu, po pierwsze musi powstać nowy węzeł przesiadkowy. To znaczy, nowy węzeł przesiadkowy na redukcie Wolskiej musi powstać w dwóch opcjach. Tutaj się znajduje stary przystanek tramwajowy. On się zmieni swoją lokalizację i będzie się znajdować teraz na poziomie minus 1. I nie da się całkowicie go wybudować, mając tutaj jeżdżące tramwaje. To jest pierwszy element. Po drugie, w miejscu starej trasy tramwajowej będzie ścieżka rowerowa i chodnik nowy. Tego też nie da się zrealizować, kiedy tramwaje funkcjonują po tym miejscu, gdzie ma być nowa ta inwestycja. I po trzecie, najważniejsze, po pierwsze trzeba by zrobić przepięcie w tym miejscu torowiska tramwajowego na nową sieć tramwajową w tym miejscu. To jeszcze nie jest trudny element, bo tutaj tylko i wyłącznie jest torowisko tramwajowe. Ale z drugiej strony już jest trochę gorzej, bo same torowisko tramwajowe przejeżdża przez środek ulicy Elekcyjnej, Wolskiej i Ordona właściwie. Na tym skrzyżowaniu jest bardzo duży ruch, zwłaszcza z wyłączeniem aktualnie Kasprzaka w tym miejscu. Dlatego to będzie duże utrudnienie. I z tego co wiem, przynajmniej takie mam oficjalne informacje, to Kasprzaka będzie oddana do użytku już niedługo. W ten sposób, aby można było zrobić pierwszy etap zamknięcia tutaj tego przejazdu. Bo najpierw trzeba zlikwidować stare torowisko tramwajowe, a następnie wybudować nowe. I z tego co wiem, będzie to robione etapami. Chyba z 20 etapów będzie do granicy ruchu. Najważniejsze jest to, że ruch na tym skrzyżowaniu cały czas będzie pozostawiony. Jest to bardzo ważne miejsce dla autobusów, które jeżdżą Elekcyjną, Wolską czy Ordona, tak aby po prostu mogły cały czas funkcjonować i jeździć w tym miejscu. Dlatego będzie to podzielone na etapy, a jak jest coś podzielone na etapy, to jest robione długo, a jeżeli jest robione długo, to nie da się zrobić tego szybko. To chyba dosyć jednoznacznie się łączy, co nie? Więc dlatego tramwaje właśnie w ten sposób będą czekać, aż samochody inne będą jeździć, śmiać się z tramwajów, aż one kiedykolwiek tutaj będą funkcjonować. Natomiast tramwaje będą dojeżdżać tylko i wyłącznie do PKP Wolska od tej strony, gdzie będzie nakładka tego monitora, gdzieś tutaj. I od drugiej strony te tramwaje będą dojeżdżać tylko i wyłącznie, nie będą nawet jeździć do Sowińskiego, będą te tramwaje jeździć tylko i wyłącznie do przystanku Fortwora i dalej w jakiś dziwny, magiczny sposób będą się teleportować na pętlę cmentarz Wolski. Jak dokładnie, to wam nie powiem, bo nie do końca jestem w stanie uwierzyć, co oni dokładnie tam napisali, ale
oficjalnie tramwaje będą wycofywać na tą pętlę, obsługiwać, nie wiem czy obsługiwać, chyba bez obsługi pasażerów, a następnie będą jechać, dalej wycofywać i skręcać i tu jechać. Pytanie tylko wyłącznie, czy to będzie wykorzystywane przez tabor dwukierunkowy, czy nie. No, jest tu dużo smaczków. Na razie oficjalnie tramwaje mają wjechać tu, wykręcić na pętlę Cmentarz Wolski, później dalej wykręcić i pojechać w tym kierunku. Czy tak się stanie? Zobaczymy, pożyjemy. Taka drogownica ruchu ma być mniej więcej zrealizowana w połowie tego miesiąca i też do momentu, kiedy nie zostanie to wprowadzone i nie zostanie zamknięte to widzisko na ulicy Polskiej. Nie będzie filmów kolejnych z tramwaj kierunek na Kasprzaka, po prostu chcę już poczekać i wam pokazać, jak to wszystko funkcjonuje, kiedy to zostało zamknięte i jest to wyburzane. No umówmy się, sami pewnie byście chcieli to zobaczyć. Więc tak, taka ciekawostka. Przy okazji ostatnie oficjalne pożegnanie tej trasy tramwajowej też niedługo będzie na Zabytkach, więc będziecie mogli się przejechać tą właśnie Zabytkami, tą linią tramwajową już 1 sierpnia w godzinę W również linią tramwajową W. Też będę jeździć tą linią tramwajową, z tego co wiem. O godzinie 17 na pewno będę jechać tym tramwajem. Czy będę jeździć rano, czy po południu, tego wam nie powiem, bo jeszcze tych informacji nie mam. Natomiast z kolejnych informacji to jest właśnie linia średnicowa, która też będzie robić duże utrudnienia w Warszawie i jednym z tych dużych utrudnień jest to, jak będzie komunikacja poprowadzona. Oczywiście wiadomo, że tramwaje na Marszałkowskiej muszą pozostać. Czy tramwaje na Jana Pawła pozostaną? Tego na razie nie wiemy, nikt o Jana Pawła nie mówi. Wiemy też, że na pewno nie będą jeździć tramwaje towarową. No i Aleje Zolińskie. Częściowo tramwaje pewnie dojadą tylko i wyłącznie do Marszałkowskiej. Czy jakieś rozjazdy na Marszałkowskiej nowe powstaną? Nie wiemy. Czy nawet tymczasowe? Tego też nie wiemy. I jak będzie wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi o połączenie właśnie Ronda de Gaulle'a, Mostu Poniatowskiego i samej części Marszałkowskiej? Tego też nie wiemy. Na razie miasto próbuje forsować, żeby chociaż tam był buspas, a najlepiej to buspas z torowiskiem tramwajowym. PKP twierdzi cały czas, że raczej się tego zbytnio nie da zrealizować, ale powoli się ugina pod żądaniami. No i miasto w związku z tym też chce dowiedzieć się właściwie, jak najlepiej zrobić organizację ruchu dookoła tego całego procesu budowy, aby jak najmniej odczuli to pasażerowie. Już wiemy teraz, że kolejarze będą chcieli przerzucić prawie cały ruch dalekobieżny i podmiejski na Warszawę Gdańską w miarę możliwości. Dlatego linia metra pierwsza będzie bardzo, bardzo będzie użytkowana, więc wiemy też, że stacja metra Centrum wtedy będzie funkcjonować i będzie potrzebna i wyjście na patelnię jakoś ma być obsługiwane. W jaki sposób, biorąc pod uwagę, że pod patelnią znajduje się linia średnicowa, ma być to wszystko rozkopane i ma być powstać połączenie metra Centrum z Śródmieściem? Nie mam zielonego pojęcia, ale metro Centrum ma funkcjonować z wyjściem na patelnię. Przypominając to, że patelnia ma zmienić się i całkowicie zlikwidować. Także będzie ciekawie. Miasto do tego też zleciło opracowanie analizy założeń do zmiany organizacji ruchu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może jakieś zawrotki, nowe pętle tymczasowe, co powstanie dokładnie na czas przebudowy, która będzie trwać mniej więcej 5 lat. Zobaczymy. Pierwotnie PKP na razie mówi, że może już jakieś pierwsze przetargi na przebudowę rozpoczną się w tym i w kolejnym roku, a sama przebudowa ma się zakończyć do 2029. Czy tak będzie? Nie wiem. Zawsze PKP opóźnia przebudowę linii średnicowej, pewnie będzie taki znowu, ale mogliby w końcu coś rozpocząć. Niedługo też zrealizuję cały film podsumowujący aktualnie wszystkie informacje, które wiemy o linii średnicowej i sam też zadam informacje, zadam pytania do PKP, jak dostanę na nie odpowiedzi, to po prostu zrealizuję taki film i wam powiem, jak to ma wszystko wyglądać, co już aktualnie wiemy o średnicy, jakie są założenia i co się będzie zmieniać. Wiem, że jesteście ciekawi tego, ja sam dużej ilości jeszcze nie wiem, bo staram się nadążyć na tematach, które tutaj pojawiają się w artykułach, ale jest to tak obszerna inwestycja i tak dużo jest nawzajem się też wykluczających elementów, jak i również braku informacji, bo cały czas PKP nie zrobiło, też nie pokazało nam projektu, że po prostu nie wiemy. Wiemy tylko i wyłącznie to, że cały czas to jest projektowane, więc jeszcze chwilę poczekamy. Inne ciekawostki to jest to, że ekspedycje, czyli budynki socjalne na pętlach autobusowych będą wyremontowane. W związku z tym, że część jest zarządzana przez ZTN, muszą być wyremontowane, bo tam nowe przepisy wchodzą już niedługo, muszą być ekspedycje na jednym z krańców pętli dla autobusów i muszą być prestiżowe, piękne, wspaniałe i w ogóle powinny się świecić. Tak w dużym skrócie. Chodzi o to, żeby można było sobie odbierać jedzenie, była łazienka i była chyba woda, to też jest. Na pewno musi być mikrofala. To takie elementy i aspekty i łazienka nie może być WC-tem. Łazienka nie może być toitoriem. To tak jest to ważny też element.
No i takie ekspedycje będą wyremontowane na różnych pętlach. Mają być wyremontowane do kwietnia przyszłego roku zgodnie z przetargiem. No i te pętle to będzie Gocław, Marysin, Stade Bemowo, Wilanów, Witolin, Żerań, Sadyba, Stegny, Wiatreczna, Metro Wilanowska, Ursus, Niedźwiadek, Plac Halera. No i oczywiście nowe pętle, które już miały ją wybudowane, nowe ekspedycje, nie będą miały teraz realizowanych tych przebudów. Jest to m.in. Winnica czy Ostrodroga. Co ważne też, tutaj to nie ma informacji, ale tramwaj warszawski już aktualnie robią remont różnych ekspedycji. M.in. na Banacha, na placu Narodowicza pojawił się kontener, który no niby jest ekspedycją całkowicie prawną, bo ma łazienkę z bieżącą wodą, ale dużo bym nie powiedział o tym, czy tak to faktycznie funkcjonuje. Rzeczywiście woda jest, ale nie do picia. Natomiast są też inne ekspedycje, gdzie aktualnie trwają przebudowy zarządzane przez tramwaje warszawskie. Z tego co pamiętam, na Annopolu też, coś się działo, więc to takie ciekawostki. Na Annopol nie dojeżdżając, prawda, teraz tramwaje, ale właśnie jest ta przebudowa realizowana. Inne informacje to jest to, że już nie działa adres mailowy. Windykacja @zm.waw.pl. Aktualnie tą rolę przejął EPOP, więc jeżeli chcecie zgłosić jakieś skargi czy inne rzeczy, to możecie właśnie nabić przez aplikację EPOP, która się znajduje w internecie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Następnie informacje to, że są zmiany trasy dla linii 117 i 146 w związku z kolejnymi pracami przebudowie, właściwie wyburzeniu wiaduktów trasy łazienkowskiej po stronie praskiej i właśnie będzie zamknięta ulica Paryska. Więcej informacji o tym w sierpniu, jak i również film bezpośrednio tej przebudowie. Kolejne informacje to jest oczywiście 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli linia W tramwajowa, która będzie funkcjonować, jak i również inne linie, które będą funkcjonować wtedy. Linia W będzie jeździć od placu Narodowicza przez Muzeum Powstania Warszawskiego do Cmentarza Wolskiego i to jest właśnie ta linia tramwajowa, która będzie ostatnią tramwajową linią turystyczną, która przejedzie po ostatnim trudowisku tramwajowym na ulicy Wolskiej. Także jak chcecie jeszcze przejechać i zobaczyć, jak to wygląda z okna maszynisty właściwie, motorniczego oczywiście, to możecie to zrobić właśnie na linii W. Sam będę jeździć linią W, dokładnie szczegóły będę wrzucać na social media i posta na YouTube, więc możecie śledzić i też przy okazji pozdrawiam wszystkie osoby, które mnie spotkały wczoraj, w sobotę na linii tramwajowej T. Co jakiś czas się pojawię na teczce. Na teczce raczej mnie nie będzie w kolejny weekend i w kolejny też pewnie nie będzie, ale, nie, ale się jeszcze pojawię na pewno w te wakacje na linii tramwajowej T. Teraz będę jeszcze na W. Pomijając linię W, też są jeszcze inne linie autobusowe. 912 Pomorski Cmentarz Wojskowy do Cmentarz Wolski. 922 Pomorski Cmentarz Wojskowy, Metro Marymont. 944 Dworzec Centralny Pomorski Cmentarz Wojskowy. 970 Dworzec Wschodni Kijowska, Powązki, Cmentarz Wojskowy i 980 Foksal, Powązki, Cmentarz Wojskowy. Autobusy linii 912 będą jeździć od godziny 17.30 do 20.00, a pozostałe linie specjalne, pomijając W, będą jeździć od linii od godziny 14.30 do 21.00. We wszystkich pojazdach będzie obowiązywać oczywiście standardowa taryfa ZTM-u. Co ważne, tak będzie wyglądać cały ten system i tak będą jeździć te autobusy. Widać, że wszystko jedzie prawie tutaj, wszystko poza tramwajem, bo tramwaj nie dojedzie do cmentarza pomorskowskiego wojskowego, bo tam nie ma linii tramwajowej. Przynajmniej jeszcze, według nowych planów, ma tam powstać linia tramwajowa. No i tramwajowa nie będzie jakaś długa. Z placu Notowicza na cmentarz Wolski dużo się nie najedziemy, ale najważniejszy element, który będzie niedługo zlikwidowany, będzie zaliczony. Kolejna informacja to jest oczywiście to, że nie tylko i wyłącznie będą jeździć specjalne linie autobusowe i tramwajowe, jak również będą utrudnienia w związku z różnymi obchodami w różnych miejscach. Linie 116, 178, 180, 503, 518, N44, czy również 119, 141, 172, 222, 501, 519 i 522, czy 106, 107, 111, 128, 175 będą jeździć objazdami w zależności od różnych utrudnień w ciągu całego dnia. Kolejne informacje i ciekawostki to jest to, że Veturillo teraz będzie naprawiać się z Veturillo. Konkretnie będą specjalne rowery elektryczne, które właśnie w ten sposób będą wyglądać i będą one mogły naprawić, to będą rowery elektryczne i to będą rowery towarowe. W ten sposób rowerzyści z Veturillo będą mogli naprawić rowery w każdym miejscu bez konieczności podjeżdżania pojazdem spalinowym, jak i również tutaj mają jeszcze pojazdy takie elektryczne jeżdżące, z tego co widzę, bo jest zielona blacha, więc elektryczny. Także takie ciekawostki, Veturillo, jakbyście widzieli coś takiego, to znaczy, że je tam gdzieś naprawić i nie trzeba będzie po prostu tego roweru ściągać. No chyba, że się nie będzie działo, to trzeba będzie go ściągać.
Z innych informacji jest to, że na Marszałkowskiej trwa aktualnie przebudowa ulicy Marszałkowskiej na krótkim odcinku, dobudowa ścieżki towarowej, poprawa miejsc parkingowych, zwężenie ulicy, bla, bla, bla. No i oczywiście miejsca na nowe drzewka. Znacie tam mniej więcej, no już nowe zielone centrum Warszawy. Wszędzie mniej więcej podobnie wyglądają ulice. I to jest właśnie w tym miejscu, no jeszcze bez przejścia dla pieszych, ale w miejscu przejścia dla pieszych już wtedy znaleźliśmy ciekawe odkrycie. Chociaż odkrycie to dużo powiedziane, dobrze ktoś to skomentował w jednym z komentarzy na Facebooku, że co to za odkrycie, że znaleziono ruiny pod jakąś ulicą, jak po wojnie po prostu wszystkie elementy zostały wyburzone, a następnie wybudowano nową Warszawę i wszystkie budynki stoją na jakichś ruinach. No, tak to faktycznie wygląda. Żelazna brama, pod żelazną bramą właśnie coś takiego się znalazło podczas odkopywania. No, oczywiście archeologowie, to nie są, archeolodzy są zainteresowani i mogą szukać. To są ślady z XVIII wieku, więc trochę te budynki już mają. I co ciekawe, tutaj na starej mapie UM Warszawa można zobaczyć, że faktycznie to było jeszcze na mapach z nawet 1935 roku ten budynek w tym miejscu stał. Więc trochę czasu ma, a to jest zdjęcie z 45. Więc no już po wybuchu wojny, dlatego dachów tutaj nie ma, bo już bombardowania były. Kolejne informacje to oczywiście jest też spadek ruchu w Warszawie. ZDM zauważył, że mniej osób korzysta z Warszawy pod względem samochodów i ogólnie ulic. Względem poprzednich lat, 2019 i 2022. Tak to wygląda właśnie na mapie. Możemy zaobserwować, że w różnych miejscach, w zależności od tego, tak, wzdłuż Wisły, no to wzdłuż Wisły, czyli na mostach, jest spadek rzędu 12%. Następnie przy granicy Warszawy jest spadek ruchu z rzędu 6%. Natomiast korytarze wewnętrzne, czyli obwodnica taka pseudośródmiejska, to jest mniej więcej spadek 12%. Typowa już, to nie jest obwodnica śródmiejska, to jest trasa toruńska i inne takie właśnie objazdowe, to było właśnie minus 12%. Podobnie jest 12% zeszło w obwodnicy śródmiejskiej mniej więcej i w samym centrum na linii średnicowej właściwie spadek jest 9%. Ogółem 11% mniej pojazdów jeździ po Warszawie. Natomiast co ważne, to oczywiście S2 i otwarcie Nowego Mostu i ten tunel pod Ursynowem, to zmieniło tą różnicę, bo uwzględniając ruch przejęty przez trasę S2 jest właśnie spadek rzędu 7%. Także takie ciekawostki. Dobra zmiana, w ten sposób właśnie została zrealizowana. Mniej samochodów się przemieszcza po Warszawie. Zwężanie ulic może coś mieć na rzeczy, chociaż w samym centrum aż takiego dużego spadku nie mamy. Kolejne informacje to oczywiście ulica Ordona, która już ma przebudowę. Dzisiaj mieliście o tym film. I już jutro de facto rozpoczną się kolejne prace. Na tych zostały poustawione znaki, że uwaga, trzeba nie parkować w tym miejscu, nawet w wyznaczonych miejscach, bo to będzie zmienione. I już teraz będzie prowadzony ruch w dwóch kierunkach, na jednej jezdni, zachodniej, z tego co pamiętam. Jezdnia zachodnia zostanie zamknięta, na jezdni wschodniej będzie się odbywać całkowity ruch i taka organizacja ruchu będzie prowadzona do końca tego roku. Następnie się drogowcy przerzucą na drugą jezdnię i to będzie tak robione takimi etapami. Więc spokojnie, ruch będzie pozostawiony w obydwu kierunkach do końca roku. Kolejna ciekawostka, zachęcam Was do wpadnięcia jak coś, to są 10. urodziny wiaduktu bez dojazdu. I teraz pytanie, czy wiecie, o czym ja mówię. Ja oczywiście na tych urodzinach się postaram pojawić. Wydarzenie się będzie odbywać w Ursusie, jutro mniej więcej. No i teraz opowiem Wam o całej ciekawostce. Wydarzenie będzie trwać godzinę i będzie o godzinie 18.30 jak coś. Jutro, czyli w poniedziałek, jak wygląda się w poniedziałek, to dzisiaj. Na Niedźwiadku, to jest akurat temat sporny, ten wiadukt się znajduje poza organizmem Warszawy, znajduje się szczególny obiekt inżynieryjny. Wiadukt WD64 został oddany do użytku 31 lipca 2013 roku razem z drogą ekspresową S2 na odcinku Konotopa Aleja Krakowska. No i teraz pytanie najważniejsze. Co jest ciekawego w tym wiadukcie? To, że od 10 lat nie jest on użytkowany przez żadnego z użytkowników drogi. Teraz zobaczmy. Tu mieliśmy tramwaj na Kasprzaka. Mamy Ursus i gdzie jest ten wiadukt? Wiadukt jest w tym miejscu. Dokładnie tutaj ten wiadukt powstał. I teraz pytanie, czemu to jest taki problematyczny wiadukt? Zwróćcie uwagę, że 10 lat to długi czas, ale nie jeżeli to jest inwestycja budowana na granicy.
bo to jest na granicy. Tu jest Warszawa, tu jest Piastów i chyba już widzicie problem, co nie? Takie dogadywanie pomiędzy gminami a miastami dużymi nigdy nie jest dobre, dopóki nie będziemy mieli razem jakiegoś wspólnego, wyzwolonego systemu na budowanie tego typu inwestycji, to cały czas to będzie długoletnie porozumienie pomiędzy jedną a drugą stroną. I tutaj nie mamy jeszcze happy endu, bo sam wiadukt w tym miejscu aktualnie jest niedostępny właściwie dla nikogo. Jedyne dojście to albo po skarpie wdapać się na piechotę, albo wjechać na rowerem po ścieżce rowerowej lub innym środkiem UTO. W ten sposób można się dostać na ten wiadukt, wzdłuż niego właśnie jest ścieżka rowerowa, która została dana do użytku razem z obwodnicą w tym miejscu. Natomiast sam wiadukt w przyszłości, jakbyście byli ciekawi, oczywiście będzie użytkowany i możemy to zobaczyć na innej mapie OpenStreetMap. Jak też pamiętam, no, tutaj mało co to jest widoczne, czekajcie, na którejś mapie to było widoczne lepiej. Rowerowa... Na tej wtedy się w ogóle nie przydał. Dobra, mniejsza z tym. Tu macie taką małą nitkę, która się ciągnie i bezpośrednio od tego ronda w przyszłości będzie po prostu tutaj podjazd wbudowany przez Warszawę, następnie nowym wiaduktem, który jest nieużytkowany i zjazd bezpośrednio tutaj w tym miejscu. Więc same mniej więcej koncepcja, gdzie to będzie, wiemy. Ale projektów nie ma i nie ma też składania projektów, to oczywiście budowy nie ma. Nie wiem też, kiedy to powstanie. Od 2017 roku podobne jakieś wstępne ustalenia pomiędzy Piastem a Warszawą były same realizowane. De facto cały czas nic w tym momencie nie ma. Ja specjalnie jakieś tam pisemko wyślę do nich, bo film o tym wiadukcie planuję zrobić już od ładnych kilku miesięcy. Przy okazji z drugiej strony jest też chodnik, coś niewykorzystywany aktualnie. Ja od ładnych już kilku miesięcy zamierzam zrobić film o tej inwestycji. Teraz, skoro już jest taka okazja 10 godziny, to oczywiście się pojawi na tych godzinach, jak będę mieć tylko wyłącznie możliwość, bo to jest późno. No i nagram coś na temat tej inwestycji. Czemu to jest nieużytkowane, co ta informacja i wtedy zobaczycie ten materiał. Także jak coś... Tego, przy okazji powiem, czemu to jest ważna inwestycja i czemu o niej nie trzeba pamiętać. Po pierwsze, 10 lat to długo. Po drugie, jedyne kolejne przejazdy bezkolizyjne, w ogóle jakiekolwiek przejazdy w okolicy, to jest w Piastowie, wiadukt przy kolejnej stacji kolejowej Piastów i w Ursusie. Jest tunel przy Warszawa Ursus. Natomiast Ursus Niedźwiadek, Warszawa Ursus Niedźwiadek, przystanek kolejowy w tym miejscu, nie ma jakkolwiek przejścia dla przejazdu dla samochodów czy też autobusów. Jest tylko i wyłącznie przejście podziemne. Natomiast nie ma w tym miejscu, na tym całym odcinku, żadnego bezkolizyjnego przejścia. No tutaj dalej oczywiście powstaje wiadukt w tym miejscu właśnie na granicy Piastowa i Pruszkowa. Dalej Pruszków ma swoje wiadukty. I widzimy mniej więcej jaka jest odległość. Krótsza. Tu jest wiadukt. Tu jest wiadukt, tu jest wiadukt, tu jest wiadukt, ale nieużytkowany i tu jest tunel, tu jest kolejny wiadukt, tu jest tunel. No, dolane to jest jedno wielkie piekło i następnie mamy dopiero później towarową, które też jest długim odcinkiem, tu według mnie coś powinno powstać. Tutaj i tutaj brakuje połączenia, tutaj jest trasa NS, która na razie nie powstaje i tutaj też jakieś miało być połączenie, ale też na razie nic o tym nie wiemy. Także w dużym skrócie, linie kolejowe niestety w Warszawie bardzo dzielą poszczególne dzielnice i poszczególne części gminy. Dopóki tego typu inwestycje będą miały takie problemy jak tutaj, element w teorii błahy, bo tylko i wyłącznie sprawy urzędnicze, dogadanie się, a de facto jesteśmy na etapie, w którym nic nie wiemy. Szkoda, szkoda bardzo, ale... Ale miejmy nadzieję, że kiedyś to się skończy. Przy okazji ciekawostka, ta ścieżka rowerowa jest bardzo stroma w tym miejscu. Mam nadzieję, że jak budują tą drogę w tym miejscu, to oni trochę naprawią tą ścieżkę rowerową, żeby nie była aż tak stroma. Chociaż i tak muszę powiedzieć, że to jest plus, że ta ścieżka rowerowa tu w ogóle powstała. Bo jest krótka, owszem, kończy się w tym miejscu. Według mnie powinna być wzdłuż całej obwodnicy Warszawy ścieżka rowerowa, a nie kończyć się w takich miejscach, bo aktualnie przez to rowerzyści nie mają jak przyjechać do Kłacy Warszawy. I na przykład jest taka czarna dziura, już tak kończąc ten temat. Tutaj mniej więcej na Alei Obrońców Grodna nie ma całkowicie ścieżki rowerowej na tej części Bemowa i aktualnie towarzyści muszą się tułać albo dewizjonu 303, gdzie jest kompletnie, albo obozem w sensie, gdzie jest kompletnie nieprzystosowana ulica, bo cały czas nie potrafią się dogadać mieszkańcy i miasto, albo, no i inne spółki, albo jeszcze jest kolejny odcinek, który się ciągnie właśnie w tym miejscu, gdzie dewizjonu 303 można jechać, ale nie ma ścieżki rowerowej, no tutaj na Wrocławskiej jest ścieżka rowerowa, to są paski, które też znikają, nie wiadomo gdzie w tym miejscu. Słuchajcie, powinna powstać ścieżka rowerowa wzdłuż tej inwestycji, jak już powstawała. Miejsce jest, bo jest. Nie jest dużo tam przestrzeni, a de facto nic się nie stało. Żadnej przestrzeni dla pierwszych rowerzystów w zamach budowy obwodnicy nie mamy. To tak przy okazji, według mnie, podczas budowy tego typu inwestycji w centrum miasta powinno to być realizowane. Dobrze, że jest na tym naszym odcinku, ale tu zawsze był odcinek już miejski, a na odcinku nie miejskim, tylko zupełnie nowym, nic nie powstało.
Dobra, bo się dozgadałem, a jeszcze parę tematów na sam koniec dzisiejszego filmu. O, właśnie, przeskoczyłem do kolejnego. Kolejny to jest miejsce, gdzie się udało dogadać w Warszawie z inną gminą, z gminą Izabelin i jeszcze z Mazowszem. A mianowicie przebudowa skrzyżowania na granicy właśnie Warszawy i gminy Izabelin. Przebudowa skrzyżowania Estrady, przepraszam bardzo, Arkuszowej i 3 Maja. To skrzyżowanie. Teraz muszę dokładnie przeczytać, co tu się zmienia, bo szczerze powiedziawszy nie wiem do końca, co się zmienia, bo trudno mi zrozumieć, jak można się dogadywać tak długo, a de facto prawie nic nie zrobić, bo nawet nie będzie przejazdu rowerowego przez nowe skrzyżowanie. Skrzyżowanie Bielańskiej ulicy Arkuszowej i Estrady z ulicą 3 Maja właśnie w gminie Izabelin wymaga nowych rozwiązań, które poprawią płynność ruchu i podniosą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Warunki finansowe i formalne związane z przebudową skrzyżowania określone zostały w porozumieniu z lat 2019-2022 pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, województwem mazowieckim i gminą Izabelin. Projekt przebudowy skrzyżowania zapewnia gmina Izabelin. Stołeczny zarząd rozbudowy miasta uzyskał pozwolenie na uzyskał decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i właśnie ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych. Firmy zainteresowane mają czas do 16 sierpnia. Co się zmieni? W ramach zaplanowanych prac na skrzyżowaniu przebudowane zostaną jezdnie. Pojawi się na nich dodatkowy pas do skrętu. Budowane będą też chodniki i przystanek autobusowy. Drogi zyskają nowe odwodnienie i oświetlenie. Przebudowy obejmie również sygnalizacja świetlna, infrastruktura teletechniczna, wodociągowa, sieć energetyczna oraz gazowa. Ani słowa o przejeździe rowerowym, nowych przejściach dla pieszych. A czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że gmina Izabelin była w stanie wybudować wzdłuż 3 maja ciąg pieszo-rowerowy. Natomiast Warszawa cały czas ma tutaj w kiepskim stanie chodniki wzdłuż Arkuszowej na całym odcinku. Był plan i pomysł na wpuszczenie ścieżki rowerowej wzdłuż samej linii kolejowej w tym miejscu do Huty. Temat umarł, z tego co wiem. A wzdłuż Arkuszowej ani śladu ścieżki rowerowej. Pomimo tego, że cały ruch w kierunku Izabelina właśnie tędy się ciągnie rowerowy. Nie będę mówić, że jest duży ruch, bo jak ktokolwiek z Was nie wierzy, to może tam pójść i zobaczyć, ile tych rowerzystów. Na chodnikach są sytuacje niebezpieczne. A ten odcinek Arkuszowej będzie potrzebować ścieżki rowerowej, bo nie da się nawet puścić do tej linii kolejowej w tym miejscu. I czemu już w tym momencie nie zostanie to przebudowane, żeby się dało? Nie mówię, że tu jest miejsce, ale czemu nie wymyślono jakkolwiek jakiegoś obejścia, żeby dało się to zrealizować w tym miejscu? No, niestety nic na razie na ten temat nie wiadomo i szkoda bardzo. Kolejne informacje to oczywiście zamknięcie ulicy Sokratesa w związku z otwarciem ulicy Nocznickiego. Jak wygląda to zamknięcie? Zamknięcie jest tutaj, w tym miejscu krótkiego. Dlaczego w tym miejscu krótkie zamknięcie? Bo tramwaj warszawski w końcu przebudowują swoje przejazdy tramwajowe w tym miejscu. W związku z czym zakończy się de facto cała przebudowa ulicy Sokratesa w tym miejscu. Na plus to jest dużo oczywiście. Natomiast no będzie to wymaga to aktualnie całkowitego zamknięcia w tym miejscu ruchu przez samochodów i przez pieszych. Pieszci i rowerzyści mają obejście na okrągło. Ścieżki rowerowe będą w tym miejscu wybudowane wedle nowej organizacji ruchu, jak również przejście dla pieszych. Będzie oczywiście poprawione bezpieczeństwo, nowa nawierzchnia i tak dalej. A autobusy w tym miejscu jeżdżą objazdami. No, na Sokratesa nie ma żadnych autobusów przez tą przebudowę, chociaż de facto na rondzie jakiś autobus tam krótki mógłby zakrócić, ale nie ma to nie ma. No i teraz linie 114, 121, 203, 210, 250, 409, Z12, Z33, N2 i N58 jadą ulicą Nocznickiego zamiast ulicą Sokratesa, więc trochę się tutaj zmieniło. Nie będę mówić, że Nocznickiego w tym momencie bez tramwaju to jest linia, to jest ulica typowo autobusowa i z jakimś bardzo dużym ruchem będzie się działo. Tymczasem kolejne informacje. Wiadukt Marsa do remontu. Nie, spokojnie, spokojnie. Wiadukt Marsa, ale nie ten, co był aktualnie budowany nowy. O wiadukcie Marsa cały czas muszę przygotować materiał podsumowujący moje filmy i przebudowę. Właściwie budowę drugiego wiaduktu. Natomiast drugi wiadukt jest starszy. Trochę. Trochę ten pierwszy wiadukt czekał, aż się buduje drugi, więc ten pierwszy już jest w kiepskim stanie i aktualnie przez najbliższy miesiąc będzie to robione. Po 2 tygodnie na jeden pas będzie tam remont robiony na tej wiadukcie, więc będzie zamknięty jeden pas w każdym kierunku, jeden pas w kierunku Rembertowa. Kolejna informacja już na koniec, to jest oczywiście CPK. Trwają już prace rozbiórkowe przy budynkach, jak widzicie, wyburzają. Na razie poszczególne budynki, a niedługo coraz to więcej będzie budynków, właśnie niedługo to już będzie ponad 200 obiektów, które zostaną
przeznaczonych do rozbiórki, więc trochę się tego dzieje. CPK pozyskuje cały czas pieniądze, ale jeszcze de facto bicie pierwszej łopaty się nie rozpoczęło przy budowie centralnego portu komunikacyjnego. Przy okazji przypominam, że nikt nie zobaczy tego. Kolejna informacja to jest to oczywiście, że Warszawa Radom, lotnisko, ma już prawie 45 tysięcy podróżnych obsłużonych przez siebie. Czemu to jest ważne? Oczywiście w skali Chopina to jakby to nawet nie ma startu, tak wiadomo. Ale lotnisko w Radom jest na pewno w lepszym stanie niż wcześniej, bo wcześniej skorzystało z niego w podobnym czasie, w poprzednich latach, przez lata 2015-2017, łącznie 19 tysięcy, prawie 19, trochę ponad 19,5 tysiąca. A teraz to jest już... A zostało oddane do użytku w tym roku i od tego czasu właśnie już do 27 lipca 44 232 pasażerów skorzystało z niego, więc taka ciekawostka. Czy to dużo, czy mało, nie mnie oceniacie, jestem ciekawy na waszą opinię w sekcjach komentarzy. Tylko jak zawsze proszę bez polityki. Na koniec element polityczny. Mamy oczywiście Sejm i jak tam nasza ustawa o zakazie fotografowania. Ustawa wprowadzająca tabliczki zakaz fotografowania aktualnie cały czas od 7 lipca została podpisana i od 11 lipca czeka na rozpatrzenie tej ustawy przez prezydenta i przez marszałka Senatu, więc tutaj na razie nic się nie zmieniło. Tymczasem na koniec jak zawsze sondaże mniejsze z tym. Sondaż dzisiaj oczywiście nie będziemy analizować go, bo jest ciekawy, ale jeszcze nie czas. Przypominam wam, że byłem we Wrocławiu już jakoś kilka dni temu. Byłem we Wrocławiu i faktycznie nagrałem to i owo różne inwestycje, więc będziecie mogli je zobaczyć już jutro, w poniedziałek będziecie mogli je zobaczyć nawet, bym powiedział. No i oczywiście nie tylko i wyłącznie to, tu was też informuję, jak jeżdżę na nic na Wajwej T. No i oczywiście też was informuję o sondażach. Sondaż pierwszy, jaki mamy, to czy większe miasta w okolicy Warszawy, jak Marki, Pruszków, Ząbki czy Piaseczno, powinny zostać dzielnicami Warszawy? Na 1100 głosów. Większość z was, bo połowa, 50%, stwierdziła, że tak, ale tylko i wyłącznie jeśli mieszkańcy tego chcą. Więc to się chyba ta sytuacja. Jeżeli mieszkańcy są za tym, żeby wejść do Warszawy, to powinni wejść do Warszawy. Na 15% z was zagłosowało, że po prostu powinny wejść do Warszawy. Na nie jest 31% z was, na nie wiem 4%. Kolejny to był quiz mniejsza z tym, w którym roku została podpisana umowa na budowę stacji, na zaprojektowanie i budowę stacji metra Lazurowa, Chrzanów, Karolin i STP Karolin. No i tutaj większość z was wiedziała dobrze, na 62% większość z was wiedziała dobrze, że to był 2018 rok. Tylko powiem dla niepoznaki, że to już jest 5 lat. Od 5 lat cały czas stacje właściwie dopiero zaczęły się być budowane. No tam był problem z pozyskiwaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń na budowę, ale i tak 5 lat. Bardzo długo. To bardzo długo. Dlatego właśnie jest potrzebny ten aneks, który wykonawca próbuje uzyskać. Właściwie podpis pod aneksem. No i na koniec sondaż mniejsza z tym, czy na placu Trzech Krzyży powinien powstać pomnik tramwaju na starym torowisku. No i tak, jaki pomnik, to dałem wam informację parę odcinków mniejsza z tym temu. No i na 784 głosy większość z was twierdzi, że powinien taki pomnik powstać. 56% was tak zagłosowało. Na nie 32%, 12% nie wiem. I tu moja opinia jest oczywiście prosta. Zabytkowe tramwaje, które teraz funkcjonują lub nawet są na zajezdniach tramwajowych i są przywracane do użytkowania lub są nawet w dobrym stanie i ładnie wyglądają, oczywiście, że tam nie powinny stać. Chyba, że to byłaby specjalna instalacja artystyczna postawiona w tym miejscu, która nigdy nie służyła do tramwajów, ewentualnie jest aktualnie gruzem. Bo nie ukrywajmy, tramwaje są dobrym pojazdem, który jest świetnym zabytkiem, jeżeli jeździ. Jeżeli stoi pod chmurką, to doskonale widzimy to przy na przykład na Alei Solidarności. Jest tam taki jeden tramwaj, który stoi pod teatrem i on naprawdę w kiepskim stanie jest. Mamy takich jeszcze więcej tramwajów w całej Warszawie, które są poustawione jako nieużytkowane już aktualnie tramwaje. I one bardzo kiepsko się starzeją, bo jeżeli coś jest pod chmurką, to natura robi co może, żeby go zniszczyć jak najbardziej. A tramwaje, które są konserwowane i są w użytkowaniu, jak właśnie tramwaje na linii T, czyli linii W teraz na Powstanie Warszawskie, są w bardzo ładnym stanie i najważniejsze, ludzie z nich korzystają cały czas, tak jak były przeznaczone do tego od początku, czyli przewożą pasażerów po Warszawie.
A chyba to jest najpiękniejsze w pojazdach zabytkowych, aby cały czas pełniły swoją funkcję. Nawet jeżeli okazyjnie tylko i wyłącznie, ale żeby cały czas mogły spełniać swoją funkcję podstawową. Prawda? No, ale oczywiście nie mówię nie dla zabytka, który po prostu tam był jakimś gruzem, który już i tak nie działa. Na koniec oczywiście dziękuję Wam bardzo za to, że jest Was tutaj coraz więcej. Przekroczyliśmy magiczną barierę 12 tysięcy subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jest Was już tutaj coraz to więcej. 12 przekroczyliśmy, lecimy po kolejne 1000. No, jakiś większy specjalny to dopiero pewnie na jakieś 15,5, na 15 tysięcy zrobimy coś, albo na 15,5,5,5. No nie wiem, zobaczymy. Do tego czasu to jeszcze zrok minie. Więc mamy na spokojnie czas, tym bardziej, że jeżeli wejdzie zakaz fotografowania, to na spokojnie będę mógł krzyczeć zamknąć kanał. Ale na razie się oczywiście na to nie zapowiada. Na razie do 1 października, bo wtedy ma wyjść ustawa wedle aktualnych zapowiedzi. Mam czas na nagrywanie jak największej ilości filmów, wy mi w tym pomagacie, jest Was teraz tutaj więcej wspierających również, o czym chcę powiedzieć. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają. Wy macie teraz przez najbliższe kilka tygodni, co 2-3 dni nowe filmy za kulisami, jak i również wspierający z większym dochodem, z większym progiem. Mogę oglądać filmy przedpremierowo różnego rodzaju i najważniejsze, też macie specjalne transmisje na żywo z różnych placów budowy na żywo, jak nagrywam filmy. Także takie ciekawostki, jakbyście byli ciekawi, zainteresowani. Wspierać można po przycisku subskrybuj, a jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, jak mniejsza z tym, czy inne inwestycje z całej Warszawy i nawet niektóre z całej Polski, to kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tymczasem lecimy dalej po kolejnej dawki informacji. Jutro, a właściwie dzisiaj dla Was, w poniedziałek, będzie trochę filmów. Po pierwsze, Orzeł Fanzowiecki. W końcu musi być film, a drugi film to w zależności od tego, co mi się uda i na co będę mieć więcej chęci. Albo to będzie pierwsza analiza Studium Warszawy pod względem meta, albo to będzie coś z Wrocławia. A zresztą zobaczycie panie co. Z Wrocławia będą 3 filmy jak coś. Będą podzielone na etapy. Jak pojawi się ostatni film, pojawi się sondaż, do jakiego miasta będę miał pojechać w sierpniu. Tymczasem spokojnie. W sierpniu mam zamiar pojawić się w Zakopanem. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!